Zostałem przez Ojca Świętego zaproszony do organizowania polskiego wydania Osservatore Romano w Rzymie. To trwało dosyć, zanim mnie wypuścili. Wtedy, zanim wyjechałem, już ksiądz Jerzy Popiełuszko był znany, ale znany raczej z mediów, z daleka w Krakowie. Słyszało się o nim, o ataku na niego Urbana. Taką wiedzę miałem o nim bardzo skąpą i no, nie wydał mi się jakąś taką postacią specjalnie interesującą. No, taki kaznodzieja, który na fali politycznych tych stał się znany. Także to była dla mnie taka dość daleka sprawa. Wjechałem do Rzymu w 1979 roku w listopadzie i tam redagowałem polskie wydanie Osservatore Romano. I siłą rzeczy tak było, że byłem wiele razy zapraszany do papieża, zwłaszcza przy każdym powrocie z Polski. Ojciec Święty chciał wiedzieć, jakie wrażenia, więc jak przyjeżdżałem do Polski, to wychodziłem ze skóry, żeby jak najwięcej się dowiedzieć, żeby mieć co na tym śniadaniu opowiedzieć. Siłą rzeczy stałem się takim trochę przekaźnikiem między opozycją a... to takie ogólne to. I robiłem to Osservatore Romano. Jak jechałem do Polski, czasem z innych okazji papież mnie zapraszał na śniadanie, czy dziwi, zapraszał na śniadanie z papieżem, czy kolację, gdzie była możliwość porozmawiania. I w międzyczasie gdzieś taka zawiązała się duża przyjaźń z rodziną Szaniawskich. Profesor Szaniawski i jego żona. Właściwie zawsze prawie ich odwiedzałem, jak byłem w Polsce, to starałem się być u nich. No, to był niezwykły człowiek niebywałej prawości i szlachetności, profesor i Ania ciepła i też bardzo, no bardzo bliscy ludzie się zrobili wtedy, w tym czasie. I pojechałem w czasie, kiedy to było już po tym aresztowaniu księdza Popiełuszki. I byłem u nich i oni współpracowali dosyć z księdzem Jerzym, bardzo się szanowali nawzajem. Szaniawski podziwiał zainteresowania księdza Popiełuszki sprawami, którymi on się zajmował. On był logikiem, on był filozofiem, więc to była taka dość wyrafinowana wiedza i prawda, że on też tym się interesował i chwytał, więc to takie między innymi go poruszyło, ale to była taka chyba głęboka wzajemna przyjaźń, szacunek i sympatia. I odwiedziłem Szaniawskich. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, co to był za miesiąc. No, było ciepło w każdym razie, ale przebieg wypadków wskaże chyba dosyć łatwo umiejscowienie tego w czasie. I oni powiedzieli, że ty musisz poznać Jerzego, to jest absolutnie konieczne, żebyś powiedział papieżowi o nim. No, rzeczywiście, że papież ma informacje o nim raczej chyba dość takie krytyczne, że robi zamieszanie w kościele, że jest im kłopot. Takie miałem wrażenie, że nie był dobrze poinformowany. No, oczywiście to było ważne, wydało mi się, i już rola Popiełuszki bardzo wzrosła od tych czasów, jak wyjechałem. To był taki no, kaznodzieja, który mówił patriotyczne kazania, ludzie się zbiegali, Urban go atakował, na no, jakieś takie wrażenie ksiądz rozrabiaka trochę, taki polityczny, z daleka, bardziej z mediów takich PRL-owskich. I tutaj słyszę o tym, co się tam dzieje w tych mszach i o jego działalności w ogóle o nim. No więc oni zadzwonili do Popiełuszki wtedy, jak byłem, i on przyszedł natychmiast, czy ja jestem, to było, oni mieszkali na Bermoncie, on mieszkał parę kroków dalej, przyszedł i no to jak powiem, moje pierwsze wrażenie o nim, że no, spotykam najbardziej znanego księdza w Polsce w tym momencie i spotykam człowieka kompletnie niepretensjonalnego, nie warjacha, nie człowieka wielkich misji, po prostu skromnego młodego księdza z poczuciem humoru. I wtedy pamiętam takie dwie rzeczy, które mnie uderzyły w tej rozmowie. Była taka, no taka
towarzyska rozmowa bardziej niż jakaś zasadnicza. Gdzie on bał się szalenie uwięzienia, dlatego że tam może nie mieć lekarstw, które mu są potrzebne do życia. Więc wydaje mi się to bardzo sympatyczne. Taki człowiek, na który rząd po prostu wystawia armaty i z tego, no potem wręcz go zabija, a jego zmartwienie, żeby on miał w więzieniu lekarstwa. Więc taki bardzo normalna, nie jakieś patetyczne odklejenie od świata. To było jedno, co mi utkwiło z tej rozmowy w pamięci i opowieść o tym, jak on to pewnie jest znana powszechnie, jak on facetowi, który go rewidował, to jest taką bardzo nieprzyjemną czynnością, człowiek tam goły stoi przy tym, na tyle potrafił z nim jakoś kontakt nawiązać, że mu w czasie tej rewizji, czy tam potem, obiecał, że mu ochrzci dziecko, czy chyba ochrzci dziecko, że taka relacja się tam, ten strażnik tak to też musiał przeżyć. Więc z tej rozmowy te dwa fakty zapamiętaj i główny fakt, że postanowiliśmy, że spotkamy się następnego dnia, żeby spokojnie, no przecież, bo on powiedział, co bym chciał, żeby powiedział papieżowi, żeby to była taka spokojna, dłuższa rozmowa. I ja wtedy mieszkałem na Marmoncie, się zatrzymałem, więc też niedaleko. I tu już nie pamiętam, czy to on po mnie przyjechał, czy ja do niego pojechałem. Choć na pewno byłem przez chwilę w jego mieszkaniu. Może ja tam pojechałem. Nie pamiętam, jak to było. I spędziliśmy rzeczywiście cały dzień na rozmowach, co było bardzo ważne. I w tych rozmowach o tym zresztą pisałem już. Po pierwsze, strasznie żalił się na to, jak go prymas potraktował, na to, że jest, nawet tak powiedział, że ubego tak nie potraktował jak prymas, bo tam poszedł prymas sobie podziękować, że go z tego więzienia wypuścił, z kwiatami. Prymas wtedy był wizytek i on tam poszedł, żeby go spotkać. I prymas na niego nasiadł, że on źle prowadził już pasterstwo służby zdrowia, jakieś takie. To było takie zaskoczenie dla niego. On tu wychodzi z więzienia, no facet, no w oku cyklonu jest. Więc ja to duszpasterstwo. Po pierwsze, on sobie nie czuł się wcale winny, że źle prowadzi, nie poczuwał się do tych zarzutów, ale był zdruzgotany i tak pytał mi się takim przestraszonym głosem, czy ja myślę, że prymas może go suspendować. Pytał taki młody ksiądz, starego, doświadczonego księdza, czy to rzeczywiście realnie grozi. To w związku z kościelnymi sprawami. I opowiadał potem dużo o swojej pracy, co było bardzo dla mnie znamienne, że to była taka opowieść, od jednego tematu do drugiego przechodził i że to była opowieść księdza pracującego z ludźmi. Dla niego było ważne, że on spotyka ludzi, którzy wracają do Pana Boga, dla których to jest przeżycie religijne. On nie opowiadał, że masy przyjeżdżają, że to jest taki show polityczny. W ogóle miałem wrażenie, że to jest dla niego takie, on się w tym znalazł, wbrew woli, że go to nie kręciło tak głównie. Że to był człowiek, który nagle poczuł się szalenie potrzebny jako ksiądz. Opowiadał mi o tych różnych wydarzeniach, tych zamachach na jego życie, o tym rzucaniu kamieniem, bo to już było po tym, że go ostrzegają, że to jest niebezpieczne, pokazywał mi ten kamień, który wrzucili mu do mieszkania. Czy on był świadom, że jest przedmiotem takich pogróżek i ataków? Nie robił wrażenia zupełnie człowieka przerażonego, spłoszonego, który chce zrezygnować z tego. I dużo się rozmawiali o kazaniach, o przygotowaniu ich.
mówię o tym, że jak się zamyka, żeby być bez ludzi, żeby to spokojnie przemyśleć wszystko. Pamiętam taki szczegół, taki o technice formułowania kazania. Pamiętam, że powiedział, że tam mówił o jednym z księży naszych wspólnych znajomych i jak on bez przerwy wylicza, ile się robi aborcji, ile to mówi, to ludzi nie pohamuje. Nie jest to dobry sposób takiej walki, żeby wyliczać, jak to się daleko rozszerza, że to trzeba zmieniać. Takie miał przemyślenia duszpasterskie, ciekawe. I nie wiem, czy to z jego inicjatywy, czy ja go o to spytałem, może już nie pamiętam, jak to było. W każdym razie w tych rozmowach wynikła sprawa wydania jego książki i tych kazań. Ja mu zaproponowałem, że tym się zajmę, żeby on mi dał ten maszynopis, którego on nie miał przy sobie. Powiedział, że mi to przyśle przez kogoś do Rzymu. Znaczy byłem pewien, że za granicą się uda to wydać i żeby to do Polski przyszło, bo te kazania były warte tego. No i taki dzieńśmy spędzili, w którym muszę powiedzieć, że oczarował mnie ten człowiek swoją odpornością na tą nieprawdopodobną popularność, którą miał w Polsce. To nie był facet, który, znaczy on wiedział, co się dzieje, ale nie czuł się takim bohaterem narodowym, bohaterem dnia. Raczej człowiek nawet coś takiego chyba powiedział, że on się znalazł w tym miejscu. No i opowiedział, no jak to było, jak on trafił do tej Solidarności w straży tam pokrótce. Taka rozmowa. Młodego księdza ze starym, można powiedzieć. Tak pytał moje opinie różne, jak uważam. Bardzo sobie tak brał do serca, to też mnie ujęło. No to dobrze pamiętam. Potem pojechałem do Rzymu i kiedy byłem zaproszony przez papieża, jak zwykle, opowiedziałem bardzo szeroko o tej działalności, o znaczeniu Popiełuszki, o tym, co to za człowiek, z jakim styl, jak jest traktowany. Potem był w Rzymie biskup Kraszewski, który zaprzyjaźniony z naszym zgromadzeniem Marianów u nas mieszkał. Także go woziłem tam do Watykanu i z Watykanu wiozłem go po spotkaniu jego z papieżem na kolacji. I on cały przyjęty był, papież powierzył mi specjalną opiekę nad księdzem Popiełuszką, to jest mój uczeń, muszę się nim zająć. Takie miałem poczucie, że moja rozmowa z Popiełuszką tam i z Ojcem Świętym, że ona jednak zmieniła trochę perspektywę. Bo znaczy, dla mnie tak przyjechałem z zewnątrz, nie byłem zamieszany w te rozmowy między państwem a kościołem. No, ja tu widziałem człowieka, który utrafił właściwą nutę. To nie było absolutnie podżeganie do walki, a jednocześnie podtrzymanie tego ducha sprzeciwu, przeciwko złu, przeciwko kłamstwie. To znakomite są te kazania. To jest naprawdę, myślę, przykład mówienia o polityce w taki sposób, jak ksiądz nie tylko może, ale nawet powinien mówić.